składniki płacy minimalnej niemieckiej, czyli co w Niemczech konkretnie możemy wliczyć z polskich składników do tej płacy minimalnej niemieckiej. Na pewno wynagrodzenie, czyli wszystkie te składniki, które kierowca ma wpisane na umowie o pracę, na pewno wynagrodzenie tak zwane zasadnicze, czyli zaszeregowanie, ale również też i część z nadgodzin i z dyżurów możemy to wliczyć. Diety w podróży służbowej, ale spójrz za chwileczkę na następny slajd, zaraz Ci opowiem, bo to nie będzie także cała dieta. I ryczałty za noclegi w podróży służbowej, też patrz na następny slajd, bo też nie będą to w całości diety i w całości ryczałty za nocleg z polskich delegacji. Zatem jeżeli chodzi o czas pracy na terytorium Niemiec, to tak naprawdę jest to jeden z niewielu krajów, gdzie można do tego wynagrodzenia niemieckiego wliczyć zarówno diety, jak i ryczałty za nocleg, aczkolwiek, jeszcze raz powtarzam to z wykrzyknikiem dużym, to jest stan na dziś, w lutym 2022 roku niestety się to zmieni. O tym na webinarze. Zgodnie z dyrektywą 96, dlaczego te diety i dlaczego ryczałty za nocleg można i kiedy można w ogóle je wliczyć do tej płacy minimalnej w danym kraju. Więc to jest artykuł 3, punkt 7. Dodatki właściwe delegowaniu należy uważać za część płacy minimalnej i teraz bardzo ważna rzecz, o ile nie są wypłacane z tytułu zwrotu wydatków faktycznie poniesionych na skutek delegowania, takich jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Zatem jeżeli twój kierowca musi z własnych pieniędzy zapłacić za hotel na przykład na odpoczynek 45-godzinny, no to później oczywiście należy te wydatki, albo ty mu pokrywasz, no to oczywiście to, co mu pokrywasz na ten faktycznie hotel, no to nie powinno być częścią płacy minimalnej. Więc jeżeli nie jest to faktycznie pokrywane przez kierowcę na te wydatki, no to jak najbardziej można wliczyć to w poczet płacy minimalnej. Wiadomo, że odpoczynki dzienne i skrócone tygodniowe mogą być odbierane w kabinie, jest łóżko w kabinie, więc tutaj jak najbardziej jest spełniony wymóg prawidłowego noclegu. Troszkę inaczej wygląda to z odpoczynkami 45-godzinnymi, które oczywiście nie powinny być odbierane w kabinie. Wówczas będziemy mogli ewentualnie część ryczałtu za nocleg z polskiej delegacji wliczyć, nie cały ryczałt za nocleg. Zatem zupełnie inaczej będzie wyglądał ryczałt za nocleg, ta część wliczana do milogu z odpoczynków dziennych i skróconych tygodniowych, a zupełnie inaczej z odpoczynków tygodniowych 45-godzinnych, czyli odpoczynków, które są dłuższe niż 45 godzin. I to niezależnie od tego, czy one były częścią odpoczynku regularnego, czy po prostu były to odpoczynki 45-godzinne, jako na przykład odpoczynek skrócony plus rekompensaty, nie ma to znaczenia. Każdy odpoczynek powyżej 45 godzin nie powinien być spędzany w kabinie, zatem kierowca nie będzie mógł mieć wliczanego całego ryczałtu za nocleg z polskiej delegacji do takiego długiego odpoczynku powyżej 45 godzin. Stanowisko strony niemieckiej jest takie, jeszcze raz to powtarzam, jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi całkowitą kwotę, w której zawarte są kwoty, za które pracownik ma sobie sam zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie, to od kwoty całkowitej tego należy odliczyć, czyli zarówno od diety, jak i od ryczałtu za nocleg, należy odliczyć najniższy poziom świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z tym rozporządzeniem SVFV, to co Ci pokazywałem na jednym z pierwszych slajdów. Za chwileczkę pokażę Ci to na rozliczeniu. I uwzględnić tylko kwotę pozostałą po tym odliczeniu, czyli od diety i od ryczałtu za nocleg odejmujesz te SVFV. Natomiast jeżeli kierowca ma udostępnioną łóżko w kabinie, czyli to są odpoczynki dzienne i skrócone tygodniowe, bo te może odbierać w kabinie, to wówczas masz prawo zaliczyć cały ryczałt za nocleg, bo kierowca nie musi ponosić żadnego kosztu związanego z zakwaterowaniem przy odpoczynkach dziennych i odpoczynkach skróconych tygodniowych. Wtedy możesz cały ten ryczałt zaliczyć, natomiast jeżeli będzie to inny przypadek, na przykład ten odpoczynek powyżej 45 godzin, wówczas powinieneś odjąć to SVFV na zakwaterowanie i tylko tą różnicę zaliczyć do ewentualnego milogu. Tak to powinno wyglądać w praktyce.